za to, jak wysoko skaczemy, odpowiada całe nasze ciało. Niemniej jednak są mięśnie, które są mniej i bardziej istotne. Najczęściej spotykam się z opinią, iż to mięśnie czworogłowe oraz mięśnie łydki odpowiadają za nasz wyskok. I nie do końca się z tym zgodzę. Owszem, są to mięśnie, które są bardzo istotne przy naszym wyskoku. Niemniej jednak zbyt często spotykam się ze sportowcami, którzy zbyt dużą uwagę skupiają właśnie na tych grupach mięśniowych. A za naszą sprężystość i elastyczność wysoko odpowiadają przede wszystkim mięsień pośladkowy, dwugłowy oraz mięśnie brzucha, czyli cały kor. Dlatego skupcie się przede wszystkim na tych grupach mięśniowych. Dzięki temu wasz skok będzie bardziej sprężysty. Będziecie mniej też narażeni na kontuzję, ponieważ zwykle zbyt częste skupienie się na mięśniu czworogłowym prowadzi do dysbalansu mięśniowego między czwórką a mięśniem dwugłowym, co w dalszej konsekwencji prowadzi do bardzo popularnego urazu i kontuzji, jaką jest kolano skoczka. O tym porozmawiamy sobie w innym filmiku. Także reasumując, skupiamy się oczywiście na całym ciele, chcemy być atletami, niemniej jednak kluczowymi mięśniami są mięśnie pośladkowe, dwugłowe, brzuch, a także plecy, które również są bardzo, bardzo ważne.